Pewnie nieraz zastanawialiście się, po co to wszystko. Rozwiązując kartki pełne przykładów, całek czy pochodnych, nie wiedzieliście, gdzie moglibyście to wykorzystać w przyszłości. Odpowiedź na to pytanie przychodzi w dniu pojawienia się przedmiotów takich jak statystyka i analiza danych czy chemia fizyczna. Skupimy się na matematycznych aspektach. W przypadku statystyki i analizy danych pochodne są bardzo przydatne, gdy potrzebujemy obliczyć niepewność pomiaru i wykorzystujemy metodę propagacji błędu. Równanie ogólne, jak widać, opiera się ono na pochodnych. Zajmijmy się członem z pochodną. Jak odczytać ten zapis? Delta U pod delta X daje nam informację, że będziemy liczyć we wzorze na U pochodną ze zmiennej X, analogicznie Y i Z. Obliczamy dzięki niemu niepewność pomiaru, a składa się ono z pochodnych po poszczególnych składowych przemnożone razy dokładność pomiarów każdego parametru. Wykorzystajmy przykładowy wzór U x razy y przez z. Aby wyznaczyć człon odpowiadający za x, musimy policzyć pochodną z x we wzorze na u. Będziemy potrzebować podstawowego wzoru na pochodne. Pochodna z a razy x równa się a. Daje nam to y przez z, ponieważ x podniesione jest do potęgi pierwszej, a pochodna z tego daje nam 1, przez co x znika z wyniku. W przypadku pochodnej z y sytuacja wygląda tak samo. W przypadku pochodnej z będziemy liczyć z parametru podniesionego do potęgi minus 1, nie tak jak poprzednio, gdy wszystko było do potęgi pierwszej. Posługując się podstawowym wzorem, otrzymujemy x razy y przez minus z do kwadratu. Teraz wystarczy jedynie postawić nasze wyniki w odpowiednie miejsca. W przypadku chemii fizycznej wielokrotnie potrzebne nam będą wzory, które w swojej surowej postaci są właśnie całką i musimy sobie sami z nimi poradzić. Dobrym przykładem będzie wzór na zmianę entropii w warunkach izobarycznych. Jest on pod postacią całki oznaczonej. Jak odczytujemy ten zapis? Całka oznaczona od T1 do T2 i całkujemy parametr T. Aby obliczyć wartość całki oznaczonej, najpierw możemy obliczyć całkę nieoznaczoną. Taką całkę możemy łatwo obliczyć z odpowiedniego wzoru. Aby obliczyć wartość całki oznaczonej, korzystamy z granic całkowania. Następnie obliczamy wyrażenie, wykorzystując potrzebny wzór. Po uproszczeniu uzyskujemy końcowy zapis.